Witajcie w tym kolejnym tygodniu Wielkiego Postu. Od razu przechodzimy do rzeczy, żeby nie marnować czasu. Podejrzewam, że zgodzicie się z takim stwierdzeniem, że relacje to jest coś bardzo, bardzo podstawowego w naszym życiu. I jeżeli nie mamy dobrych relacji z innymi ludźmi, to będziemy określać swoje życie jako nieudane. Możemy mieć wiele rzeczy. Które możemy kupić, które możemy zdobyć w jakiś sposób, ale jeżeli nie będziemy, relac nie będziemy mieli relacji, to te wszystkie rzeczy okazują się trochę bezużyteczne. No, relacje. To jest po prostu takie podstawowe środowisko naszego życia. Potrzebujemy żyć właśnie w tych relacjach, a w relacjach dzieje się coś, co jest nam już w ogóle potrzebne na najgłębszym poziomie. To jest miłość, bo dobre relacje to są właśnie te relacje, kiedy jestem przyjęty przez drugiego człowieka, kiedy czuję, że ten drugi człowiek mnie po prostu kocha. W taki czy inny sposób ta miłość może się wyrażać na bardzo różne sposoby bo wiemy że relacja małżonków będzie inna niż relacja yy, mamy i jej dzieci inna niż relacje które tworzymy z przyjaciółmi czy ze znajomymi bliższymi lub dalszymi czy z kolegami w pracy lub z braćmi w klasztorze ale każdą z tych relacji może określać miłość czyli jakieś dobre odniesienie jednego człowieka do drugiego właściwe, adekwatne odniesienie jednego człowieka do drugiego człowieka. Bardzo potrzebujemy relacji, pragniemy ich i one są naprawdę jak woda w naszym życiu. I dużo jest dzisiaj o tej wodzie i o pragnieniu i o niezbędności wody, prawda jest? Pierwsze czytanie: lud domaga się picia, daj nam pić, mówią Izraelici do Mojżesza. Narzekają na Pana Boga, narzekają na, na mojżesza. Są zdezorientowani, bo nie mają czegoś, co jest bardzo potrzebne do życia. I myślę, że ta woda jest dobrym. Dobrym obrazem tego, jak niezbędne w naszym życiu są relacje. Problem z relacjami pojawia się wtedy, kiedy zaczynamy zabiegać o nie trochę za bardzo, bo pomimo tego, że stanowią coś bardzo podstawowego, stanowią podstawową potrzebę w naszym życiu, to możemy trochę przesadzić. I możemy na przykład dawać siebie za bardzo w relacjach, po to, żeby w pewien sposób kupić sobie relacje z drugim człowiekiem. Możemy niektóre relacje, na których nam trochę za bardzo zależy, przeinwestowywać. Możemy tam wkładać za dużo, bo w relacjach bardzo ważna jest wzajemność. Jeżeli daje za dużo, a nie otrzymuje z powrotem, to ta relacja nie będzie funkcjonować, bo. Bo wzajemność, jakaś równowaga jest w tym wszystkim bardzo ważna. Zdarza się też nierzadko, że próbujemy się dostosować, próbujemy się przypodobać jakiemuś człowiekowi, na którym nam zależy, po to, żeby w pewien sposób zasłużyć na jego uwagę, żeby zostać przyjętym, zaakceptowanym, żeby tworzyć czy tam przedłużać właśnie te, te relacje. I to są wszystko takie trudne sytuacje, w których towarzyszą nam raczej nieprzyjemne uczucia. Czujemy się trochę poniżeni, upokorzeni albo poniżamy i upokarzamy się na własne życzenie właśnie z tych względów, o których powiedzieliśmy. I Bóg bardzo nie chce, żebyśmy właśnie w ten sposób podchodzili do relacji. On oczywiście bardzo chce, żebyśmy tworzyli relacje z ludźmi, ale nie za wszelką cenę, nie za cenę z zatraty samego siebie, i Bóg absolutnie nie chce, żebyśmy żebrali o relacje, bo On wie, na co zasługujemy i co już mamy. I o tym bardzo dobrze mówi właśnie dzisiejsza Ewangelia, w której widzimy Chrystusa, który spotyka się z Samarytanką. Jeżeli będziecie czytać czy słuchać właśnie tego fragmentu w kościele, to usłyszycie go od piątego wersetu. A bardzo ważny dla zrozumienia tego wszystkiego jest werset czwarty, gdzie jest najpierw napisane: Trzeba mu było przejść przez Samarię. Trzeba mu było przejść przez Samerię. Trochę kojarzy mi się to ze słowami, które Pan Jezus wypowiedział do Zacheusza, kiedy powiedział do niego: Zacheuszu, zejdź prędko z drzewa, bo dzisiaj muszę zatrzymać się w Twoim domu. To, że Jezus musi, to jest związane właśnie z tym, że On wypełnia plany Ojca, a Zacheusz. Był bardzo mocno wpisany w plany Ojca. Bóg chciał się z nim spotkać. I tak samo Bóg dzisiaj chciał się spotkać w tej Ewangelii z Samarytanką, tak samo dzisiaj chce się właśnie spotkać z każdym z nas, i dlatego tutaj jest napisane: Trzeba mu było przejść przez Samarię. To spotkanie było potrzebne. Między innymi po to, żebyśmy usłyszeli o tym spotkaniu, ale ono przede wszystkim było potrzebne dla tej kobiety. Ta kobieta potrzebowała spotkania z Jezusem. To spotkanie było dla niej właśnie niezbędne. I dalej pierwsza rzecz, którą Jezus mówił właśnie do samarytanki, to są słowa: daj mi pić. I teraz popatrzcie, że o ile w tym pierwszym czytaniu, do którego już nawiązywaliśmy, gdzie widzieliśmy Izraelitów, którzy mówili do Boga, daj nam pić, i do Mojżesza, jego przedstawiciela, tak tutaj odwraca się to i widzimy Boga, który mówi do człowieka, daj mi pić. Pragnę, powiedział również Pan Jezus, umierając na krzyżu, i to jest też bardzo mocno związane z tą Ewangelią. Czyli Bóg. Mówi człowiekowi, że jest coś, co możesz mi dać i ja też tego potrzebuję w pewien sposób. I ciekawe jest to, te słowa, które właśnie Pan Jezus wypowiada dalej. Będą one chyba tutaj. Tak, to jest dość gęsty tekst. Dość gęsty tekst, ale to są właśnie te słowa, że do, kiedy On mówi do kobiety, że gdybyś wiedziała. Czym jest właśnie ten dar Boży? Gdy, o, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi, daj mi pić, to byś go prosiła, a dałby ci wody żywej. Gdybyś wiedziała, jaki to jest dar, że ja proszę Ciebie o to, żebyś dał mi pić. Żebyś dała mi pić. Czyli widzimy Jezusa, który chce coś od kobiety, chce coś od niej wziąć, chce coś od niej otrzymać. Ale ta sytuacja, kiedy on ją o coś prosi, jest jednocześnie darem dla niej, bo ona w końcu spotyka tego człowieka, który chce się z nią spotkać. Ona w końcu spotyka człowieka, któremu na niej naprawdę zależy. Ona w końcu spotyka kogoś, kto przychodzi w to miejsce specjalnie dla niej. A wiemy, że jest kobietą bardzo doświadczoną trudnymi relacjami, bo żyje z piątym mężczyzną. Nie wiemy, jak wyglądały poprzednie, nie wiemy jak wyglądały poprzednie relacje, o tej którą tworzy teraz wiemy, że mężczyzna z którym żyje nie jest... Nie jest jej mężem, czyli możemy powiedzieć: być może nie traktuje jej do końca poważnie, być może nie myśli na serio o jej życiu, nie wiąże się z nią, nie myśli o wspólnej przyszłości, tylko tak po prostu przebywają, ale w tym wszystkim ona jest potraktowana niepoważnie, nie tak jakby na to zasługiwała, i nareszcie spotyka się z kimś, kto o niej bardzo poważnie. Bardzo poważnie myśli. Również bardzo dobrą podpowiedź, jeśli chodzi o relacje i o to, co powiedzieliśmy na początku, znajdujemy właśnie w liście do Rzymian. Bo tutaj święty Paweł powiedział, że Bóg okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. O tych słowach myślę, zwłaszcza w nawiązaniu do tego, co powiedziałem na początku, że czasem się podkładamy w różnych relacjach po to, żeby zasłużyć na czyjąś uwagę, żeby wybłagać drugiego człowieka, żeby zwrócił na nas uwagę, żeby wyżebrać to od niego po prostu. A tutaj jest napisane, że Pan Bóg. Niczego takiego od nas nie chce. Nie musimy żebrać o miłość Pana Boga, nie musimy Go o nią błagać, dlatego że On sam chce tę miłość nam dawać. Co więcej, nie musimy na tę miłość zasługiwać. Czyniąc dobrze, bo tutaj jest powiedziane, że ona została nam dana wtedy, kiedy byliśmy grzesznikami, wtedy, kiedy byliśmy bezsilni, wtedy, kiedy nie mieliśmy nic do ofiarowania Panu Bogu. I przez to wszystko Bóg mówi nam, że jesteśmy po prostu dla Niego ważni. Że liczymy się dla Niego, że traktuje nas na serio i że nie musimy robić nic, żeby zasłużyć na, na jego miłość. Dlaczego tak jest, że nie musimy na to zasługiwać? Dlatego, że Bóg stworzył nas po to, żebyśmy byli przez Niego kochani. To nam zostało raz dane w momencie, w którym Bóg powołał nas do istnienia. Każdy z nas został stworzony właśnie po to, żeby był kochany. I moi drodzy, wszystko to, o czym właśnie słyszymy w tej Ewangelii czy, czy w tym czytaniu, może się okazać bardzo pomocne właśnie w tym życiu, w relacjach z innymi ludźmi. Bo jeżeli nauczę się przyjmować tę prawdę, o tym, że jestem ważny dla Boga, że on wychodzi mi naprzeciw, że Jemu zależy na tym, żeby się ze mną spotkać. Jeżeli pozwolę na to, żeby również tak jak właśnie w tym mm, czytaniu z listu do Rzymian jest napisane, żeby Bóg przez swojego ducha rozlał w moim sercu swoją miłość, to nie będę tej miłości w żałosny sposób poszukiwał w innych relacjach. Miłość Boga da mi. Niezależność, która jest niezbędna do nawiązywania dojrzałych relacji. A dojrzałe relacje polegają między innymi na tym, że jeżeli nie widzę, żeby dana relacja rokowała na przyszłość, że jeżeli nie widzę szans na wzajemność, że jeżeli nie widzę zaangażowania z drugiej strony, to właśnie dlatego, że jestem kochany przez Boga, mogę sobie pozwolić na to. Że nie wejdę w te relacje, że nie pójdę tam żebrać o przyjęcie, o akceptację, bo wiem, że jestem kochany i akceptowany już teraz. I to jest bardzo ważne, żeby nie zużywać swoich sił tam, gdzie nic z tego nie wyjdzie. Wzajemność w relacjach jest bardzo ważna. Oczywiście nie próbuję przez to powiedzieć, że. Miłość bezinteresowna nie ma sensu. Ona często jest potrzebna, ale nie możemy się też w tym wszystkim zatracić. Poza tym, miłość bezinteresowna yy, to nie jest pełnia miłości. To jest miłość, do której Bóg czasem nas wzywa, ale finał to jest taka miłość, jaka dzieje się w Trójcy Świętej. Czyli miłość, która jest z jednej strony w bezinteresowny sposób podarowana, przyjęta, odwzajemniona. I przyjęta po raz drugi przeze mnie, to jest dopiero pełnia miłości. Yy, oby Bóg w tym wielkim poście rozlewał tę swoją miłość w naszych sercach, oby nas o tej swojej miłości przekonywał. Zazwyczaj, a może nie zazwyczaj, bo zrobiłem to dopiero jeden raz, ale czasem odwołuję się do tego angielskiego. Wydania Biblii i wiemy, że właśnie w tym liście do Rzymian jest napisane: Bóg okazuje nam swoją miłość. Natomiast w angielskiej wersji jest użyte to słowo proves, czyli że Bóg udowadnia nam swoją miłość. Więc oby Bóg właśnie w tym czasie udowadniał nam swoją miłość, oby to jego udowadnianie, te jego dowody dotknęły naszego serca. A największym dowodem miłości Bożej jest oczywiście krzyż który w Wielkim Poście jest bardzo mocno wyeksponowany. Więc patrzmy na krzyż i pozwólmy na to, żeby Bóg przekonał nas do tego, jak bardzo nas kocha, a w ten sposób uniezależnił nas od innych relacji, jednocześnie rodząc u nas właśnie prawdziwą dojrzałość, która pozwoli nam poszukiwać tych miejsc, gdzie te dobre relacje będziemy mogli tworzyć.